Jeśli oglądacie ten film, istnieje szansa, że jesteście fanami Grease, Gorączki Sobotniej Nocy albo Pulp Fiction. Zaryzykujemy stwierdzenie, że John Travolta był i może nadal jest obiektem westchnień dla wielu pań. Nie tylko jest przystojnym aktorem i tancerzem, ale jego włosy inspirowały ludzi przez lata i przyciągały powszechną uwagę. Jednak początkiem 2019 roku pojawiły się zdjęcia, na których Travolta jest zupełnie łysy. Czy coś się z nim dzieje? Obejrzyjcie nasz filmik, by to sprawdzić. Przejdźmy przez karierę Travolty w oparciu o jego fryzury. Zgadzacie się? Jeden z jego bardzo współczesnych filmów, niemalże debiut, to Carrie z 1976 roku. W tamtych czasach aktor nie był zbyt dobrze znany, ale już pojawiał się epizodycznie w filmach i serialach telewizyjnych. Carrie występuje z bardzo nietypową dla siebie fryzurą, długimi do ramion, czarnymi, jedwabistymi włosami. Widząc go od tyłu, można go było pomylić z kobietą. W następnym roku, w 1977, wszystko się zmieniło. Zarówno włosy Johna, jak i jego kariera. Zagrał główną rolę w filmie Gorączka Sobotniej Nocy, a scena początkowa i kultowy soundtrack przeszły do historii kina. Czy jest tu ktoś, kto nie pamięta, jak przeczesywał włosy idąc ulicą w rytm piosenki Bee Gees? Jeśli uważacie, że podejście do kariery ze względu na fryzurę jest nonsensem, mamy kolejny dowód, że to jest dość zabawne. W 1978 roku w filmie Grease John wyglądał znowu inaczej. Nie żartujemy, wyglądał jak Ken Barbie, ale po premierze hitu dosłownie każdy facet na ziemi miał lub chciał mieć taką samą fryzurę. Przejdźmy do 1985 roku. W filmie Być Doskonałym u boku Jamie Lee Curtis Travolta po raz kolejny pojawia się na ekranie i zostawia widzów bez tchu oraz pod wrażeniem jego doskonałości. I znowu te włosy. Zresztą już tytuł filmu sugeruje, że mamy tam amanta, przystojniaka. Czyż nie? W 1989 roku przez ułamek sekundy pojawia się w teledysku Liberian Girl Michaela Jacksona. Choć jego wystąpienie jest bardzo krótkie i jego zupełnie inny wygląd zaskoczył wszystkich. Okej, może fryzura nie jest taka odmienna, ale chodzi nam o to, jak aktor się porusza. To niezapomniany widok. No i nadszedł wielki sukces, Pulp Fiction w 1994 roku. Jego nowa fryzura w tym filmie stała się ikoniczna. Trzeba to powiedzieć otwarcie, John Travolta, który jeszcze raz zadziwił widzów swoją nową fryzurą z kucykiem, stał się inspiracją wielu zabawnych, słynnych memów. Ten sam wygląd, choć nieco dłuższymi włosami, aktor powtórzył w filmie Kod Dostępu. Aha, i nie zapomnijmy o kreacji aktorskiej, jak również tej na głowie, gdzie w filmie Lakier do włosów wystąpił jako kobieta. Po 2000 roku przez wiele lat Travolta raczej utrzymywał taką samą fryzurę, a potem nadszedł czas na najbardziej radykalną zmianę, jaką zobaczyliśmy na jego głowie. W 2010 roku w filmie Pozdrowienia z Paryża był łysy, zupełnie tak jak teraz. Jak widać, to jest to. W końcu to jedyny powód, dla którego ostatnio znowu pojawił się w mediach, a ludzie nie mogą przestać o tym gadać. To najbardziej zaskakująca zmiana wszechczasów. Która fryzura Johna Travolty jest waszą ulubioną? Nie możemy się doczekać, aby poznać wasze opinie. Chętnie też przyjmiemy lajki i suby.